Damian, jeżeli oglądasz ten wywiad, to myślę, że podejmiesz rękawice i damy kibicom naprawdę kawał dobrego boksu. Kanał To Jest Boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Szklarskiej Porębie. To Jest Boks, a razem z nami dzisiaj Karol Welter. Cześć Karol. Cześć, witam wszystkich. Trochę plotek jest o twojej następnej walce, więc chciałem to wszystko wyjaśnić. Ale zacznę od tego, powiedz, czy ty w ogóle jesteś w gazie, czy ty jesteś wyszykowany na taką ewentualną szybką walkę? Tak, jestem w gazie. Dopiero co niedawno skończyłem walkę z Evanderem Riverą. Chwilę sobie odpocząłem, ale trenuję na co dzień, jestem zdrowy, także jest moc. Czekam tylko na jakiś telefon, żeby zacząć mocniej trenować po prostu. No właśnie, pierwsza kwestia, rewanż. Pojawił się od razu taki temat po twojej walce. Wygrałeś, co było zaskoczeniem dla wielu osób. Organizatorzy chyba też nie do końca byli zadowoleni. Teraz widzę na Twitterze, że chociażby Mateusz Borek pisze, że on jest chętny na taką walkę. Nie wiem, czy jako twój promotor tutaj cię reprezentuje i mówi, że wszystko zależy od zawodnika i jego trenera. To powiedz, jak ty, jak twój trener się zapatrujecie na taki natychmiastowy rewanż? Generalnie mamy trochę odmienne zdanie, bo ja z trenerem sądzimy, że ten rewanż nie jest jakoś konieczny już teraz, może w jakiejś tam przyszłości, ale celujemy w inne walki, między innymi o walkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, także na razie nie jesteśmy jakoś zbytnio zainteresowani rewanżem z Evanderem Riverą, wygraliśmy, jednogłośna decyzja. Wszystko poszło zgodnie z planem, wiedzieliśmy, jak z nim wygrać i wszystko poszło zgodnie z planem. Dziwiliśmy się też, że Krystian Karzyszka zgodził się na tą walkę, dużo zaryzykował, no i niestety stracił, także tyle. To nie jest pierwszy raz, jak wygrywasz, będąc underdogiem, tak samo z Szymańskim. Powiedz, lubisz właśnie być w takiej pozycji underdoga? Tak, bardzo lubię takie walki, ponieważ zmuszają mnie one do ciężkiej pracy. Jak wiadomo, jak jest wizja takiej walki bliskiej i tego, że na tych galach zazwyczaj dają werdykty w bliskich walkach gospodarzowi. Także to mnie zmusza do mocnej pracy, do ciężkiej pracy. I lubię wygrywać takie walki po prostu. Dodaję to wszystko pikanterii do tych zestawień. Fajnie się takie walki ogląda, zawsze są zacięte, także super. Widziałem też, że było trochę kontrowersji pod kątem tego, gdzie wylądowałeś w rankingach bokserka, po tej walce. Czy już wyjaśniłeś, na czym to polega? Bo dla tych, którzy nie wiedzą, po walce, mimo wygranej z dobrym zawodnikiem, byłeś dalej w rankingach niż przed walką. Tak, to jest totalny absurd. W sumie dalej tego nie wyjaśniliśmy. Dostaliśmy jakąś tam odpowiedź od Boxreka, ale mało jest spójna z tym, co się stało. Sprawa wygląda następująco, bo szybko to skrócę. Przed walką z Evanderem Riverą byłem na 117 pozycji. Po walce z nim powinienem być na miejscu około 80 na świecie. I tak było. Po walce z nim, po wygranej walce z Evanderem, dostałem się na 78 pozycję, czy nawet na 77. Po czym tego samego dnia w nocy ktoś zmienił moją pozycję na 122, czyli wylądowałem dalej niż byłem przed walką z Evanderem Riverą, z niepokonanym zawodnikiem. Także jest to absurd. Dalej zostałem na pozycji 122. Przykro nam z tego powodu, bo tak naprawdę na papierze ta walka nic nam nie dała. Pomimo tego, że była, zestawienie było dobre i rankingowo dość wysoko powinienem skoczyć, tak jak przez chwilę byłem, ale koniec końców wylądowałem jeszcze dalej, także to tym bardziej oddala wizję rewanżu z Evanderem, bo tak naprawdę nie jest to mi potrzebne. Każdy z nas chce się piąć do góry, a wygrywając z nim jednogłośnie, poleciałem jeszcze dalej w rankingu, także słabo. Słabo to wszystko wygląda ale wszyscy... Boisz się wygrać z nim nawet drugi raz. Dokładnie, nie wiadomo co zrobić, czy wygrać, czy przegrać z nim drugi raz, także na razie tematu rewanżu nie ma i tyle. Czujesz się oszukany właśnie przez takie rzeczy? To jest dla ciebie ważne, żeby jednak być wysoko w tych rankingach i piąć się po te najważniejsze trofea? Bo powiedzmy sobie szczerze, że te rankingi są ważne, żeby być zapraszanym na te duże gale do poważnych zawodników. Dokładnie. Jest mi trochę przykro z tego powodu, bo naprawdę dużo pieniędzy, czasu i poświęcenia włożyłem w tą walkę. Dużo mnie to kosztowało. No i tak jak mówiłem, każdy z nas chce się piąć do góry w tych rankingach światowych szczególnie.
No i cała ta sytuacja trochę mnie zdemotywowała, chociaż szybko mi przeszło. już mam ochotę się odegrać, także no co, no jest mi przykro i mam nadzieję, że więcej taka sytuacja się nie zdarzy. Rzuciłeś nazwisko, nowe nazwisko, Damian Jonak, tak przynajmniej wyczytałem na portalu Boxer.org. To jest poważna propozycja, myślisz, że jesteś w stanie przygotować się, tu już chyba 18 listopada, jeżeli dobrze pamiętam, w Puławach Damian Jonak wraca. Jakichś rywali ma już szykowanych, a ty chcesz skoczyć na tą pozycję i zawalczyć z jednym z najbardziej doświadczonych obecnie walczących polskich zawodników. Tak. Wiadomo, termin jest dosyć bliski, ale nie raz brałem szybsze walki, także myślę, że jestem w stanie się do tego przygotować i wygrać. Myślę, jestem pewien, że jestem w stanie wygrać z Damianem, także no celujemy w tą walkę. Jak nie teraz, jak się nie uda, bo też doszły mnie słuchy właśnie, że ma już tam jakichś rywali szykowanych, to może w przyszłym roku, na początku roku. Taka wojna polsko-polska na pewno dobrze by się sprzedała. Obydwoje lubimy dostarczać kibicom emocji, także myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Z czego wynika ta propozycja twoja? Czy myślisz sobie o nim, że jest przereklamowany, że jest u schyłku swojej kariery, czy ty uważasz, że ty jesteś aż tak dobry, że gościa, który tam ma rekord, który wygląda jak rekord, szczerze mówiąc, wielokrotnego mistrza świata, bo tych walk ma mnóstwo, jesteś w stanie go pokonać? Tak. Ma jedną przegraną, Damian w rekordzie, chciałbym dopisać mu drugą. No jestem pewny, no mówię, no na pewno jestem lepszym piściarzem. Wiadomo, Damian jest bardziej doświadczony, ale młodość stoi po mojej stronie, młodość, chęć wygranej i chęć pięcia się do góry w tych rankingach. A jak wiadomo, zawodnik z takim rekordem jak ma Damian, jest idealną propozycją dla mnie, także myślę, że tym się głównie kierujemy. A jak myślisz, co dla niego może dać taka walka, bo on, przypuszczam, patrzy na to tak, po co mam brać jakiegoś młodego łebka, który się na mnie chce wybić, skoro mógłbym walczyć z jakimiś chłopakami, którzy dadzą fajną walkę, a krzywdy mi nie zrobią. Myślę, że on też jest na takim etapie kariery, gdzie sam mówi, że łączy inne obowiązki już z karierą pięściarza i po prostu robi to, no powiedzmy, dla dobrej zabawy. Tak, to prawda, wiadomo, na jego Damian pewnie chce sfinansować swój rekord, gdzieś tam może walką za granicą albo w Polsce jakąś dużą walką, ale wydaje mi się, że te walki polsko-polskie mogłyby mu w późniejszym, gdzieś tam w perspektywie czasu dać więcej, bo mógłby jeszcze tutaj, wiadomo, wszyscy zawodnicy past prime wracają do kraju i walczą na krajowym podwórku, także to jest gotowa propozycja do wzięcia przez Damiana, także czekamy na telefon i na decyzję. Rozmawiałem z Mariuszem Grabowskim wczoraj, on powiedział, że porwali się trochę z Motyką być może na słońce, jeżeli chodzi o tą galę w Puławach, bo to duża hala, 3,5 tysiąca widzów wchodzi na tą halę, pewnie nie wiem, czy tyle będzie w sprzedaży biletów, ale liczą na to, że właśnie Damian Jonak poprzez Solidarność, poprzez kibiców z Lublina, bo tam Maciej walczy i Soczyński sprzedadzą tą halę. Ale co myślisz, że właśnie taki polsko-polski konflikt, polsko-polskie starcie byłoby w stanie wyprzedać taką halę? Oczywiście, że tak. Na pewno więcej osób przyjedzie tu z Polski niż gdzieś tam z zagranicy, jak miałby walczyć z jakimś tam zagranicznym zawodnikiem. Pewnie gdzieś z daleka osoba, także no co, na pewno i kibicowsko walka lepiej by wyglądała i lepiej by się sprzedała na polskim podwórku. A powiedz mi, ty śledziłeś w ogóle jego karierę? Są jakieś walki, które jego ci się podobały, ewentualnie coś w jego stylu? Wiesz co, nie, nie do końca. Ja nie jestem z tych zawodników. Oczywiście śledziłem gdzieś tam karierę, ale może nie tak skrupulatnie, żebym pamiętał te wszystkie jego walki. Ja ogólnie jestem takim zawodnikiem, co nie lubię oglądać walk przeciwników, czy ogólnie na co dzień. Mam z tym styczność codziennie, pracuję cały dzień na sali, prowadzę zajęcia, także też trochę jestem, jakby to powiedzieć, za dużo tego boksu w moim życiu, żeby jeszcze gdzieś tam męczyć się tymi walkami, oglądać. Oczywiście oglądam gale, oglądam wszystkie gale, gdzie walczą moi znajomi albo jakieś tam większe walki, ale tak, żeby śledzić każdą galę, to nie jestem ja. Ostatnia walka jego z Robinsonem, no, miał go na deskach, prawie go skończył. Zresztą te trzy walki dosyć takie specyficzne, bo w pierwszej walce on uważa, że zdecydowanie wygrał. Walka była bliska, poszła na korzyść Robinsona. Druga walka, jeżeli dobrze pamiętam, remisowa. A trzecia wygrana przez niego. I to w niezłym stylu, tak jakby teoretycznie powinno być coraz gorzej, bo jest coraz starszy, a wychodzi mu to nie najgorzej. Chyba się odrdzewił.
i fajnie zaboksował w tej ostatniej walce. Czyli rozumiem, że to jest dla ciebie jak woda na młyn i to ci się podoba. Tak, tak, dokładnie. Podoba mi się to, bo wiadomo, jakby gdzieś tam słabo się pokazał, no to słabo by też było z nim walczyć, ale dobrze się pokazał, wygrał walkę, także no co, no, chciałbym sprawdzić jego wartość sportową. Niewątpliwie szanuję go jako człowieka, jako sportowca, bo osiągnął naprawdę dużo i sam rekord mówi sam za siebie, także no co, chciałbym się z takimi osobami sprawdzić i, no i tyle. Dobra, to jeszcze powiedz coś do Damiana. Być może ogląda, wiem, że śledzi nasz portal, ostatnio robiliśmy z nim rozmowę, to powiedz do Damiana, jak byś go zaprosił do tańca? Damian, jeżeli oglądasz ten wywiad, to myślę, że podejmiesz rękawice i damy kibicom naprawdę kawał dobrego boksu. Super, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Super, dziękuję pięknie. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.